Siemanko i witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam mój plan treningowy, jak on wygląda podczas moich przygotowań do połówki Ironmana, który odbędzie się za dokładnie 3 miesiące i 10 dni. 10 lipca w tym roku będzie mój pierwszy start w pierwszym moim życiu triatlonie na dystansie połówki Ironmana, czyli będzie to 1,9 km pływania, 90 km roweru i półmaraton do przebiegnięcia. Także zapraszam do oglądania i zaczynamy od poniedziałku. Rozpisałem sobie wszystko na kartce, żeby niczego nie zapomnieć. Mój plan treningowy ogólnie wygląda tak, że 2 tygodnie jest to progresja, później mam tydzień zmniejszonej objętości i później znowu 2 tygodnie progresji, tydzień zmniejszonej objętości i tak będzie aż do samych zawodów. Zaczynamy więc od poniedziałku. W poniedziałek mamy pływanie. Pływanie, skupiamy się tutaj na technice. Moje całe pływanie jest po prostu rozbite na części pierwsze i staram się skupić na czuciu wody, na pracy moich nóg, na mojej ogólnej pozycji podczas pływania. Staram się skupić także na nawigacji, jak wyciągać głowę z wody, żeby się nawigować, żeby nie stracić mojej ogólnej pozycji podczas nawigacji. Także no jest tutaj dużo detali i to wszystko jest rozbite na części pierwsze w mojej sesji treningowej. Przechodzimy już sobie do wtorku. We wtorek mamy rower, interwały, a później wieczorem robimy trening siłowy. Jest to trening siłowy full body workout. Jeśli chodzi tutaj o interwały, no to zazwyczaj staram się robić interwały w domu na turbotrenerze, ponieważ mogę sobie wszystko ustawić tak jak ja chcę, żeby to wszystko było ustawione. Nie robię interwałów na zewnątrz, ponieważ może to być troszeczkę niebezpieczne ze względu na inne pojazdy się poruszające na drodze, więc zawsze te interwały staram się robić w domu. Kolejnym treningiem jest to trening FBW. Tutaj skupiam się na podstawowych ćwiczeniach, takich jak przysiady bułgarskie, martwe ciągi, podciągania, różnego rodzaju wyciskania, planki, także po prostu ogólny rozwój mojego ciała, ogólny rozwój mięśni. Staram się wykonywać ćwiczenia, które palą dużo kalorii i są po prostu wielostawowe. Przechodzimy sobie do środy, trening pływacki i tutaj jest skupienie na objętości oraz skupienie na symulacjach. Jeśli chodzi o... to jest mój główny trening pływacki w tygodniu i jest on całkiem długi, bo czasami nawet dochodzi tak do 70-80 minut w zależności od tygodnia, w jakim jestem. I jeśli o ten trening chodzi, tutaj właśnie buduję sobie wytrzymałość, tutaj właśnie nabijam moją objętość, ale także tutaj robię różnego rodzaju symulacje, na przykład skok do wody i później 50 metrów przepłynięcie na 95%, czyli to jest taka imitacja mojego startu, gdzie wszyscy triatloniści naraz startują i po prostu, żeby już wpaść w ten rytm, na początku zawsze cisną mocno i później sobie zwalniają, żeby już wpaść w ten rytm. Czyli dużo jest takich symulacji, na przykład też po przepłynięciu 1 km jest szybkie wyjście z basenu i na przykład wykonanie biegu w miejscu przez 10-15 sekund. To też ma imitować właśnie dzień startu, gdzie po przepłynięciu 1,9 km z pozycji poziomej nagle przenosimy się w pozycję pionową, no i nasz organizm się musi do tego przyzwyczaić, żeby nie było żadnych zawrotów głowy, a na początku takowe są i ja na początku takowe miałem. Także trzeba na to uważać i też trzeba do tego przygotować. Także tak wygląda mój trening w środę. W czwartek mamy również 2 treningi. Rano jest to bieganie, gdzie są interwały. Tutaj staram się to wykonywać w zależności od pogody. Mogę wykonywać to na zewnątrz, mogę wykonywać na bieżni. Zazwyczaj staram się biegać na zewnątrz, ponieważ jest po prostu lepiej. Są to interwały, no i tutaj jest wiadomo co tydzień progresja. Interwały się zwiększają, a przerwy między interwałami się zmniejszają. Tak wygląda moja progresja. I później mamy kolejną sesję pływania, tylko tutaj mamy już tempo. Skupiamy się na tempie i na poprawianiu szybkości, czyli też w pewnym sensie interwały, ale to nie są aż takie interwały mocne, jak mocne interwały robimy na rowerze, czy też podczas biegania. Czyli to są 2 sesje, biegam rano, pływam wieczorem. W
przechodzimy do piątku. W piątek jest tylko jeden trening i jest to trening na rowerze z niską kadencją i jest tu skupienie na budowaniu siły. Co mam na myśli? Niska kadencja. Kadencja jest to po prostu ilość obrotów na minutę. Tych obrotów akurat w tym treningu ma być mało na minutę. Tutaj mam skupienie tak na 60-70 obrotów na minutę i staram się po prostu jechać na najwyższej przerzutce i jeszcze na moim turbotrenerze zwiększam sobie, że tak powiem, opór. I mam tutaj imitację po prostu wjazdu pod górkę, co ma na celu zbudowanie siły oraz wytrzymałości w moich nogach podczas wjeżdżania pod górkę, jeśli takowe na kursie będą, a oczywiście wiem, że będą, bo już jak sprawdzałem całą trasę, którą będę jechał w lipcu, no to jest tam troszeczkę podjazdów, że no trzeba się będzie troszeczkę powspinać. Także to był piątek, jeden trening. No i przechodzimy sobie do soboty. Sobota jest to zazwyczaj mój taki, że tak powiem, bardzo długi trening i tutaj już jest taka w 100% imitacja tego, co będzie podczas dniu mojego startu. Jest to tak zwany trening zakładkowy, gdzie mamy rower, a zaraz po rowerze schodzimy z rowera, szybko się przebieramy, zakładamy buty do biegania i idziemy biegać. Akurat w tym tygodniu mam 2,5 godziny jazdy na rowerze i 45 minut biegania. To też ma na celu symulację wyścigu, ponieważ zaraz po rowerze trzeba będzie szybko się przebrać, trzeba będzie się szybko ogarnąć, zmienić buty i lecimy biec półmaraton, tak? Czyli to ma po prostu na celu przygotowanie naszych nóg do biegu na zmęczeniu po dużym wysiłku na rowerze. Jeśli chodzi tutaj o właśnie ten rower w sobotę, to jest to rozjazd. Nie cisnę tutaj tempa, nie cisnę tutaj interwałów. Mam tam troszeczkę pracy na tempie, żeby zwyczaić mój organizm do tempa, w jakim będę jechał na zawodach. Aczkolwiek to są moje w ogóle pierwsze taki start, więc jeszcze nie wiem, w jakim będę jechał tempie. Więc jeśli chodzi o sobotę, tak to zazwyczaj wygląda. Zazwyczaj w weekendy staram się zostawiać te dłuższe treningi, na które muszę przeznaczyć więcej czasu. A trening zakładkowy jest fajnym treningiem, ale jest długim, więc zawsze staram się zaczynać wcześniej rano, wstać tak o 5, żeby już tak po 6 wyruszyć, bo jest na przykład, no w tym tygodniu będę miał ogólnie prawie 3,5 godziny treningu ciągłego. No trzeba się do tego przyzwyczajać, trzeba przyzwyczajać organizm do tego wysiłku, jaki będzie 10 lipca. Przejdźmy sobie już do niedzieli. W niedzielę mamy bieganie, bieg 80 minut, to jest akurat w tym tygodniu. No i tutaj nie ma się co za dużo rozgadywać, jest to długie wybieganie. Tak samo jak już mówiłem wcześniej, długość tych treningów jest różna w zależności od tygodnia, w jakim jestem. Także akurat w tym tygodniu mam tutaj 80 minut długiego rozbiegania. To jest mój w sumie ostatni dzień w tygodniu. Jeszcze sobie napisałem na boku, mam trening siłowy 1 do maksymalnie 2 razy w tygodniu. Jeden trening w tygodniu full body workout wystarczy. To jest takie minimum, ponieważ no, nie skupiam się teraz na budowaniu siły, nie skupiam się teraz na sylwetce. Skupiam się na tym, żeby jak najlepiej wypaść podczas mojego wyścigu, no i ukończyć dystans połówki Ironmana, co będzie dla mnie mega dużym osiągnięciem. Naprawdę, jeśli się uda, to będę z siebie mega dumny. Ale czasami w dni wolne, jeśli na przykład jest to poniedziałek, a mam dzień wolny, no to zrobię te treningi 2, ponieważ pływanie i skupienie na technice jest to całkiem luźny trening, więc później, jeśli wieczorem mam jeszcze czas, to zrobię sobie jeszcze drugi trening FBW, tak żeby jeszcze po prostu sobie przypomnieć takie treningi czysto kulturystyczne, tak po prostu dla zabawy. Teraz jeszcze chciałem porozmawiać o tym, jak te wszystkie treningi wplątuję w cały mój plan całego tygodnia, ponieważ dochodzi do tego praca, dochodzą do tego obowiązki prywatne w życiu, prawda? Także no, trzeba to jakoś wplątać. No nie oszukujmy się, nie jest łatwo, ponieważ jest to 10 jednostek treningowych i nie dość, że te jednostki treningowe są wymagające, to one jeszcze zajmują dużo czasu, szczególnie te weekendowe, a ja też nieraz pracuję w weekendy, więc czasami mi wychodzi tak, że te jednostki treningowe z weekendu muszę je zrobić w ciągu tygodnia, kiedy mam po prostu wolne, bo fizycznie nie byłbym w stanie ich zmieścić w dzień, kiedy pracuję. Jedyne, co mogę powiedzieć, to da się wszystko, wystarczy odpowiednie planowanie i determinacja do osiągnięcia celu i po prostu bycie w tym wszystkim konsekwentnym.
ale też nie wolno być za bardzo krytycznym, że jak się czegoś nie zrobi na 100%, to się obwiniamy, to jesteśmy źli na siebie. No nie, po prostu trzeba cisnąć dalej, nie oglądać się za siebie, to co było, to zostawić to tam, gdzie jest i po prostu lecieć sobie dalej. Kiedyś nie byłem w stanie zrobić jednego treningu, no i po prostu go nie zrobiłem. Ominąłem jeden trening w tygodniu. No ale cóż, no ale przez te wszystkie tygodnie do tej pory, jak trenowałem, nie ominąłem żadnego, więc czy to zrobi bardzo dużą różnicę? No nie, ale jeśli byście opuszczali te treningi regularnie, no to tak, to już zrobi różnicę. Także trzeba być do tego wszystkiego bardzo elastycznym, aczkolwiek trening triatlonu nauczył mnie planowania. Nauczył mnie, żeby planować tydzień, czasami nawet 10 dni z wyprzedzeniem, więc ja w niedzielę już mam wszystko zaplanowane na kolejny tydzień. Co i jak będzie wyglądało, kiedy pracuję, kiedy trenuję, kiedy mam długi rozjazd, kiedy mogę gdzieś pojechać, kiedy coś robię, także zawsze mam wszystko zaplanowane i Wam też to radzę, bo naprawdę to jest super sprawa i na pewno, kiedy już nawet skończę przygotowania do Ironmana, kiedy ta seria filmów się zakończy, to planowanie ze mną zostanie, więc na pewno coś z tych wszystkich przygotowań wyciągnę i czegoś te przygotowania mnie nauczą, żeby później to wykorzystać w życiu. I to było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wielkie dzięki za obejrzenie. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A na ten moment jeszcze raz dzięki za obejrzenie i do następnego. Hej!